Jakub Pierzankowski, zapraszam na serwis informacyjny. Co dalej ze zniszczoną klatką schodową w jednym z bloków na osiedlu Czajki? W drugi dzień świąt, kilka minut po godzinie 20, Straż Pożarna w Łowiczu otrzymała zgłoszenie o pożarze w jednej z klatek w bloku na osiedlu Czajki. Wysłany patrol Straży Pożarnej w klatce napotkał się na bardzo duże zadymienie. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie policji wyjaśniające, kto jest sprawcą podpalenia, a zarządca budynku planuje remont klatki schodowej. Pani dyrektor, proszę powiedzieć, jakie ZGM planuje działania w związku z podpaleniem klatki na Czajkach oraz kiedy planowany jest remont tej zniszczonej klatki? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej planuje wykonanie remontu całej klatki schodowej łącznie z wymianą instalacji, zniszczonej instalacji elektrycznej wraz z licznikami elektrycznymi oraz pomalowanie całej klatki schodowej. Nie jest to okres na wykonywanie w tej chwili malowania klatek schodowych. W tej chwili są procedury prowadzone z firmą ubezpieczeniową w celu uzyskania odszkodowania za zniszczenie klatki schodowej w wyniku pożaru. A proszę powiedzieć, czy ma Pani jakieś informacje na temat, kto może być winny temu podpaleniu? Nie mam w tej chwili informacji, kto może być winny temu podpaleniu. Złożyliśmy wniosek do Komendy Policji w Łowiczu w celu ścigania sprawców pożaru. Czy supermarkety zabijają małą przedsiębiorczość? W Łowiczu jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne supermarkety. Dwa tego typu sklepy powstały w ostatnim czasie na osiedlu Górki i prawdopodobnie kolejny budowany jest przy ulicy Armii Krajowej. Co o tym sądzą mali przedsiębiorcy? Gdzie łowiczanie wolą robić zakupy? Oraz co jest bardziej korzystne dla budżetu miasta? Zapraszamy na relację. Proszę pana, osiedlowy sklep w marcu minie 11 lat, jak prowadzę tutaj w tym miejscu, na Armii Krajowej. Bo w ogóle działalność prowadzę w tym zakresie od 20 lat. A proszę powiedzieć, przez ten okres 12 lat, jaką ilość pracowników pani zatrudnia, tak powiedzmy, w roku średnio? No, około 5. W tej chwili 4 osoby są zatrudnione tutaj w sklepie. W chwili obecnej niedaleko pani sklepu buduje się coś, co najprawdopodobniej będzie hipermarketem kolejnym w mieście. Czy czuje pani zagrożenie? Oczywiście, jak każdy w Łowiczu, który ma koło siebie takie markety, no bo jest ich bardzo dużo w tej chwili. A jakie w związku z tym ma pani plany? Czy może pani liczyć na swoich stałych klientów? Trudne pytanie, nie umiem odpowiedzieć. Chciałabym, żeby byli, natomiast nie wiadomo, co będzie. Proszę powiedzieć, czy taki mały sklep osiedlowy ma szansę rywalizować z dużym hipermarketem, który się znajduje też na tym osiedlu? Miałby szansę, gdyby było to na jednakowym poziomie traktowane. My jesteśmy inaczej traktowani, nami się nikt nie przejmuje, nas nikt nie zwalnia z podatków, a wiadomo, jakie są procedury wobec marketów i tutaj się wszystko kończy na tym etapie. No, my płacimy dużo podatków. Trzeba by policzyć dni, kiedy się nie płaci podatków w Polsce, tacy mali przedsiębiorcy jak my. To są różnego rodzaju podatki. Od nieruchomości, od wiadomo, dochodowy, VAT, jeszcze inne koncesje. Nie ma dnia, naprawdę, parę dni w miesiącu, kiedy my możemy zarabiać na siebie. To jest naprawdę kilka dni. A proszę zapytać, jakie wpływy ma Urząd Miasta z tytułu takich wielkich sieci. Bo wydaje mi się, że bardzo mało. Pracuje pani w osiedlowym małym sklepie. Proszę powiedzieć, czy obawia się pani o swoje zatrudnienie, biorąc pod uwagę fakt, że niedaleko buduje się duży hipermarket? Oczywiście, że tak. Boję się, jak każda tutaj pracująca, nie? A proszę mi powiedzieć, czy jeżeli stałoby się tak, że po prostu ten sklep musiałby się zamknąć, czy pani by aplikowała do pracy w tym dużym hipermarketie? No raczej nie. Raczej nie. Czym według pani różni się praca dla małego przedsiębiorcy od pracy na takiego dużego hipermarketu? Wie pan co, ja tu czuję się jak w rodzinie. Zresztą i z koleżankami, i z szefostwem, i nie zamieniłabym w życiu na żaden market. Na żaden. Zapytaliśmy mieszkańców miasta, gdzie wolą robić zakupy. Czy w sklepach małych, czy w supermarketach. Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, czy często pani kupuje w tego typu dużych sklepach? No często. A czy z takich małych jeszcze z pani sklepów korzysta? Czy tak? Też korzystam. A częściej z tych dużych czy z tych małych? Nie wiem. Chyba raczej z tych dużych. A czym to jest spowodowane? Bo się robi większe zakupy, jest większy wybór. A jak pani uważa, czy ilość tego typu dużych sklepów w Łowiczu jest wystarczająca, czy jest ich za mało, za dużo? Wystarczająca. Ilość tego typu dużych hipermarketów jest w Łowiczu już wystarczająca? No ja wiem, chyba tak, no. Jeszcze teraz ten nowy otwarty jest, także no, chyba tak. Z punktu widzenia wpływów do budżetu miejskiego dużo bardziej korzystne są sklepy wielkopowierzchniowe, co prezentujemy na poniższej tabeli. Bardzo często z ust małych przedsiębiorców pada argument, że supermarkety są zwalniane z podatków od nieruchomości. Nie jest to zgodne z prawdą. Tego typu zwolnienia nie mogą być nadane sklepom o powierzchni powyżej 250 m2. Czy lustra poprawią sytuację na skrzyżowaniu ulicy Podrzecznej z ulicą Browarną? Pytaliśmy łowiczan, czy przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu i zmniejszy ilość kolizji. Czy te lustra ustawione tutaj na tym skrzyżowaniu wpłyną na bezpieczeństwo? No, mi się zdaje, że powinny wpłynąć, bo widać jest z daleka, ale to jest też kwestia przyzwyczajenia kierowców. Czy to są pierwsze lustra w ogóle w Łowiczu i czy kierowcy będą zwracać uwagę na to? No ale mi się zdaje, że powinny dać. A pan jest kierowcą? Tak, jestem. I zdarza się panu jeszcze czasami tutaj zapomnieć o tym, że tu jest ten ruch? Nie zdarza mi się, bo ja tu pracuję. Aha, no rozumiem. Tutaj pracuję w tym, także wiem na pewno już. Ale dużo się wypadków zdarzało. Tutaj coś było, mi się wydaje, że chyba nie tak to zrobione jest. To jest jednokierunkowa, z dwukierunkową, z pierwszeństwem, to dużo wypadków tutaj jest. Słuczek jest bardzo dużo. Czy te lustra ustawione na tym skrzyżowaniu poprawią bezpieczeństwo? Na pewno poprawią. Po pierwsze, że z każdej strony będziemy jechać, będziemy uważać i z tej strony, i z tej. Aczkolwiek tamta uważam, że powinno być pierwsze przejazdy. Ustawienie tych dwóch luster na pewno przyczyni się do poprawy widoczności na tym skrzyżowaniu. Miejmy nadzieję, że zmniejszy się również ilość kolizji. W najbliższą niedzielę w całej Polsce odbędzie się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co tego dnia będzie się działo w Łowiczu? Jakich atrakcji możemy się spodziewać w Łowiczu z okazji 21. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Dzień dobry. Podczas tegorocznego finału zaczynamy już granie o godzinie 7 rano. Wolontariusze wychodzą na ulicę. Będziemy zbierać nie tylko w Łowiczu, ale także na terenie okolicznych wsi. Będziemy zbierać w Nieborowie, Kąpinie, Arkadii, Bełchowie, Łyżkowicach, Domaniewicach, tak naprawdę wszędzie dookoła, gdzie tylko możemy. O godzinie 19, jeżeli chodzi o takie atrakcje dla wszystkich, o godzinie 19 zaczynają się koncerty w klubie Pracownia na ulicy Podrzecznej. Tam zagrają dwa zespoły z Warszawy, które przyjeżdżają specjalnie dla nas na orkiestrę. I to jest jedyna taka większa atrakcja, która będzie miała miejsce podczas tegorocznego finału. Ilu wolontariuszy będzie chodzić po mieście z puszkami? W tym roku mniej niż w zeszłym, tylko 100. Orkiestra trochę nam ograniczyła liczbę wolontariuszy, wszędzie ograniczyła z tego, co rozmawiałam z szefami innych sztabów, także z 200 zjechaliśmy niestety tylko na 100. A jakby coś mogła pani wspomnieć o licytacjach, jakie są planowane? Już zaczęliśmy licytacje, one trwają cały czas na facebookowej stronie Chówca Łowicz, także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Do licytacji mamy na przykład taki chyba największa atrakcja, to jest płyta z podpisami wszystkich członków zespołu Poparzeni Kawą 3. Mamy dwie takie płyty. Jedna jest licytowana na naszej facebookowej stronie, druga będzie licytowana podczas koncertu. Mamy także do licytacji kupony ze studia kosmetycznego Olivia. Mamy koszulki przygotowane specjalnie dla nas na finał przez firmę Larum. I część tych koszulek będzie licytowana łącznie również na tych koncertach w pracowni, tak? Tak, podzieliłam te wszystkie przedmioty. Część jest licytowana internetowo, część będzie licytowana na koncercie. Mamy jeszcze bardzo fajny pendrive orkiestrowy specjalnie na tegoroczny finał przygotowany przez orkiestrę. A proszę przypomnieć, jaką kwotę udało się uzbierać w czasie ubiegłego finału? Zebraliśmy 40 761 zł z groszami, których już nie pamiętam. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.
najbliższy poniedziałek, 14 stycznia, rusza sprzedaż biletów i karnetów na 14 edycję Och Film Festiwalu. Przez cały luty w Łowickim Ośrodku Kultury będzie można zobaczyć 12 filmów oraz wysłuchać 5 koncertów. O szczegółach programu Och Film Festiwalu rozmawialiśmy z dyrektorem Łoku, panem Maćkiem Malangiewiczem. Och Film Festiwal to jest 12 filmów i 5 koncertów. Proszę powiedzieć, jaki to będzie festiwal tego roku? Przede wszystkim 14 edycja, prawda, to jest od lutego, ta impreza została zainicjowana przez Łowicki Ośrodek Kultury, przez dyskusyjny klub filmowy bez nazwy i co roku nieprzerwanie, na początku w kinie Bzura, a teraz w kinie Feniks, ta impreza ma swoje miejsce przez cały miesiąc. I faktycznie formuła jest taka, że codziennie i filmy, i koncerty, i inne imprezy towarzyszące będzie w tym roku 12 wyselekcjonowanych tytułów filmowych, ale oczywiście na prawie 30 seansach, bo mamy świadomość, że niektóre będą cieszyły się bardzo dużą popularnością, więc wychodzimy naprzeciw naszym widzom. I 5 imprez towarzyszących, w tym przypadku koncertów potwierdzonych oficjalnie, natomiast jeszcze do festiwalu mamy około 3 tygodnie, więc rozmawiamy jeszcze o mniejszych imprezach towarzyszących. W poprzednich latach bilety na festiwalowe koncerty wyprzedawały się w ciągu kilku godzin. Zainteresowanych zakupem zachęcamy do niezwłocznego udania się do kasy Łoku. Łowicz, jak każde miasto, ma swoje plusy i minusy. Jak starsi mieszkańcy Łowicza oceniają miasto, w którym żyją? A największym plusem co jest? No, miasto ładnie wygląda względnie, ale peryferia miasta to... Ja mieszkam na takiej ulicy, że po prostu lepiej wspominać to, co dobre, a to, co na boku, to się nie wspomina. Co uważa pan za największy plus miasta Łowicza? No, wygląd. No i... No pięknieje, jak pamiętam, no nie, to duży... Było brzydziej. A taki największy minus? Minus? Ja rzadko przyjeżdżam, ja tu nie widzę minusa. Chyba... że ludzie nie mają pracy, to może być największy minus. Łowiczanie są zadowoleni z parku teraz tego, nad Boniami. A co jest największym minusem? Czym? Co jest największym minusem? Łowicza. Za dużo samochodów. Dziękuję za uwagę, Jakub Pierzankowski.